Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy o balansie. Jest to nowa seria filmów, którą chciałabym wprowadzić na mój kanał, która będzie nazywać się, jeszcze do końca nie wiem, będzie to albo Girls Talk, albo rzeczy, których po prostu nauczyłam się na terapii, bo ja na terapii jestem już od 1,5 roku. Jezu, jak to szybko zleciało. No ale właśnie przez tak długi czas ja nauczyłam się naprawdę sporo o sobie, o życiu, no i chciałabym się właśnie z Wami tą moją nową wiedzą podzielić. Tak więc dzisiaj będziemy rozmawiać o balansie, bo balans jest to coś, co ja odnalazłam w sumie niedawno, powiedziałabym jakieś parę miesięcy temu i w momencie, kiedy ja faktycznie ten taki zdrowy balans do mojego życia wprowadziłam, moje życie stało się dużo, dużo lepsze i dużo fajniejsze. No i chciałabym właśnie się tym z Wami podzielić, więc zacznijmy od początku. Ogólnie, jeżeli podoba Wam się taka seria filmów i chcielibyście więcej takich filmów, to dawajcie znać w komentarzach, wiadomo, lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. No i również dajcie mi znać, jakie inne tematy chcielibyście, żebym poruszyła, bo ja jestem jak twarda książka, ja bardzo chętnie porozmawiam na każdy temat. Tak więc zacznijmy od początku. Ja ogólnie jestem taką osobą, która z balansem zawsze miała problem. Ja raczej jak idę w prawo, to idę w prawo, jak idę w lewo, to idę w lewo. I mam taką osobowość, powiedzmy, biało-czarną. Przynajmniej miałam. Czyli albo jest źle, albo jest dobrze, wiecie. Albo, nie wiem, albo wychodzę ze znajomymi i wychodzę dużo, albo na przykład nie wychodzę z nimi przez rok wcale. Więc opracowanie takiego zdrowego balansu w moim życiu było dosyć trudne i zajęło mi naprawdę sporo czasu, żeby zrozumieć, że czasami po prostu nie wszystko musi być idealne, albo nie wszystko musi być po prostu, wiecie, 100% właśnie białe, albo 100% czarne. I dzięki terapii właśnie nauczyłam się tego balansu i tego, żeby to moje życie trochę tak po prostu zrelaksować i żeby troszeczkę wrzucić na luz, bo ja ogólnie mam coś takiego, że kiedy na przykład powiem sobie, że okej, że muszę być, nie wiem, powiedzmy, produktywna, to ja wtedy wchodzę w tą produktywność tak na 100%, czyli wtedy nie chcę widzieć się ze znajomymi, wiecie, nie chcę wychodzić, nie chcę, nie wiem, chodzić na imprezy czy coś takiego. No i to jest dla mnie niezdrowe, bo ja wtedy bardzo szybko się wypalam, bo no kiedy nie trzymam tego balansu i kiedy faktycznie, powiedzmy, skupiam się, tak jak kiedyś robiłam, skupiam się tak totalnie na robieniu filmów i na szkole i na pracy i nie poświęcam sobie w ogóle czasu lub nie poświęcam czasu znajomym, nie wychodzę, no to wtedy właśnie dopada mnie jakaś depresja, czy właśnie dopada mnie to, że nagle mówię, a pierdziele, wtedy nie robię nic. Co też jest jakby to trochę z tym, że ja jestem trochę perfekcjonistką, ale to jest inny temat. I powiem Wam, że kiedy ja zaczęłam wprowadzać trochę tego balansu i nauczyłam się, że nie zawsze wszystko musi być takie idealne, co nie? I wtedy ja zaczęłam zauważać, że to moje życie staje się fajniejsze i takie pełniejsze. I zaczęło się to w sumie od tego, że ja zaczęłam sobie pozwalać, tak jak mówiłam o tym filmie, dlaczego przestałam być weganką, zaczęłam sobie pozwalać na to, żeby zjeść to jajko. I to było to była taka mała rzecz w moim życiu, powiedzmy, ale to zmieniło strasznie dużo, bo kiedy pozwoliłam sobie raz na jakiś czas zjeść to jajko i przestałam przejmować się tymi opiniami, przestałam się przejmować tym, co inni o mnie myślą, ale też o tym, co ja sama o sobie myślę i to, jakie ja sama standardy dla siebie gdzieś tam ustawiłam. I to zaczęłam zauważyć, że okej, że w sumie, jeżeli robię na przykład coś na 80%, a na 20% pozwalam sobie na jakieś małe przyjemności, to wtedy po pierwsze to 80% ja robię lepiej, bo wiem, że czeka mnie to 20%, jak i również to 20% jest dużo bardziej przyjemne, wiedząc, że to 80% jest zrobione dobrze, jeżeli to ma sens. No i właśnie kiedy ja zaczęłam jeść te jajka, też zaczęłam po prostu zauważać, że czasami to jest okej, jak wyjdę na imprezę, albo czasami to jest okej, jak przez parę dni spotkam się ze znajomymi, bo po prostu czasami też tego potrzebuję i potrzebuję też się naładować, nie tylko właśnie być taką introwertyczką siedzącą w domu, tak jak wcześniej o sobie myślałam, bo myślałam, że ja totalnie nie potrzebuję, wiecie, spotykać się z ludźmi, że spotkam się z nimi raz na jakiś czas, ale to nie jest tak, że to ładuje moje baterie, to rozładowuje moje baterie. No i powiedzmy, w większości tak jest, ale czasami jednak spotkanie się z tymi ludźmi jest bardzo fajne i faktycznie mnie ładuje.
Więc taki balans ja zaczęłam w tym moim życiu implementować, powiedzmy. I to nie tylko jeżeli chodzi o życie towarzyskie, czy o produktywność, chodzi też o jedzenie, o dietę, o chodzenie na siłownię, o to, że po prostu nie zawsze musi być tak, że chodzę na tą siłownię 4 razy w tygodniu. Czasami jak pójdę na nią raz w tygodniu, to też jest okej, bo po prostu nie miałam czasu, nie miałam ochoty, bo byłam zmęczona i lepiej pójść na tą siłownię raz, niż nie pójść na nią w ogóle. I powiem Wam, że to moje życie w tym balansie jest dużo, dużo fajniejsze, co oczywiście nie znaczy, że nie mam wciąż problemów z moim wewnętrznym krytykiem, który mówi mi, że nie, powinnaś robić tylko to, albo powinnaś robić tylko to, bo mam. I mam takie dni, jak na przykład nawet dzisiaj rano wstałam i poczułam właśnie taki lęk w sobie, to że robię za mało, że może, wiecie, że może nie powinnam odpoczywać, że może powinnam więcej pracować, ale potem łapię się na tym, że hej, że tego potrzebowałam, czułam się zmęczona, czułam się, nie wiem, przeziębiona i tak dalej, więc to odpoczywanie też jest mi potrzebne. A propos w ogóle odpoczywania, to też jest osobny temat, bo to, żeby nauczyć się odpoczywać i żeby właśnie zbalansować tą pracę i odpoczynek, to zajęło mi bardzo dużo czasu i wciąż w sumie nad tym pracuję, bo jest to mega ciężkie, kiedy ma się właśnie w sobie takiego wewnętrznego krytyka, który mówi mi, że powinnam cały czas robić, że nie jestem wystarczająco dobra, że och, nawet nie chcę wchodzić w to, no to faktycznie pozwolenie sobie na odpoczynek, ale na taki prawdziwy odpoczynek, nie na taki odpoczynek, że ja odpoczywam i cały czas w głowie myślę, że o Jezu, dlaczego tego nie robisz, tylko na taki prawdziwy relaks, bądź na takie właśnie 100% poświęcenie się swoim przyjaciołom lub czasowi właśnie z przyjaciółmi, czy samej dla siebie, jest trudne i naprawdę zawiera dużo czasu, ale naprawdę życie jest dużo, dużo fajniejsze, kiedy je sobie zbalansujemy, kiedy nie czujemy tego poczucia winy i kiedy mamy taki właśnie zdrowy balans, co nie jest łatwe. Uwierzcie mi, nie jest to łatwe, bo też kiedy chcemy to życie zbalansować, bardzo łatwo jest przegiąć nie tylko w tą stronę, powiedzmy, pracującą czy produktywną, ale też w tą stronę właśnie prokrastynacji, co też mi się zdarza, bo kiedy pozwolę sobie na prokrastynację, to też muszę pamiętać, że tej prokrastynacji nie może być za dużo, co nie? Że to nie jest tak, że mogę, wiecie, cały czas gdzieś spotykać się z ludźmi, czy cały czas leżeć i oglądać Netflix, bo też muszę na przykład robić rzeczy dla siebie. I to takie dojście do takiego właśnie zdrowego balansu jest ciężkie i nie zawsze mi się udaje, ale kiedy, wiecie, tak pozwoliłam sobie na to, kiedy tak wyluzowałam i wyjęłam trochę ten kij, który miałam, ten kij takiej introwertyczki, takiej pracującej, wiecie, zdobywającej same, nie wiem, nagrody czy dobre oceny, no to faktycznie jest fajnie, jest dużo lepiej i naprawdę każdemu takie podejście do życia polecam, bo no nie wiem, mam wrażenie, że po prostu to moje życie dużo bardziej usprawniło i moje życie jest teraz po prostu fajne i zdrowsze. I właśnie nie tylko, jak mówiłam, jeżeli chodzi o jedzenie, ale też właśnie jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, jeżeli chodzi o takie życie socjalne, naprawdę jest dużo, dużo fajniej. Co prawda, jeżeli chodzi o randkowanie, tutaj ten zakres mojego życia jest jeszcze nie do końca dopracowany. Jeżeli chodzi o właśnie robienie YouTube'a, czy takie właśnie social media, tutaj też nad tym cały czas pracuję, żeby to miało ręce i nogi. Ale też wydaje mi się, że ważną rzeczą, jeżeli chcemy właśnie to nasze życie tak zdrowo zbalansować, jest metoda małych kroków, którą ja odkryłam dosyć niedawno. W sensie znałam ją, ale nie wydawało mi się, że to będzie miało jakikolwiek sens, bo ja właśnie tak jak mówiłam, mam takie podejście do życia, że albo robię coś na 100%, albo nie robię tego w ogóle. A ta metoda małych kroków, czyli takie powolne dostosowywanie się do naszej rzeczywistości w tym momencie i takie właśnie, wiecie, podchodzenie do dużych rzeczy, taką właśnie metodą małych kroków, czyli robienie małych rzeczy, planowanie sobie. Kiedy na przykład, powiedzmy, chcę dzisiaj nagrać film, to nie jest tak, że ja się budzę i nie mam żadnego pomysłu i cały dzień muszę poświęcić na to, żeby taki film zrobić, tylko na przykład 2 dni wcześniej ja już wymyślę sobie, o czym będę mówić. Dzień wcześniej na przykład, nie wiem, nawet takie głupie rzeczy typu umyję głowę albo, nie wiem, nałożę maseczkę, żeby lepiej wyglądać, czy posprzątam mój pokój, czy wiecie,
tak ustalę sobie ten harmonogram mojego dnia, żebym faktycznie na zrobienie tego filmu miała czas. I wtedy zrobienie tego filmu nie jest aż tak trudne, jak wtedy, kiedy wstajemy i jesteśmy tacy przeciążeni, bo też wtedy mi bardzo łatwo jest się poddać i powiedzieć sobie, że okej, to nie będzie idealne, więc jeżeli to nie będzie idealne, to nie będzie to robione wcale. Więc właśnie takie zdrowe podejście do życia jest dla mnie dobre i wydaje mi się, że jest dobre dla każdego. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, ale ja jestem po prostu team balance i nawet powiem Wam, że jeżeli chodzi o picie alkoholu, ja miałam takie podejście do drinkowania, że no, że nie, powiedzmy, nie? Że miałam takie okresy w moim życiu, na przykład w czasie pandemii czy coś, że na przykład nie wychodziłam przez pół roku, nie piłam alkoholu w ogóle. No bo alkohol nie jest zdrowy, wiecie, od alkoholu się, nie wiem, tyje, ja potem mam straszne kace i tak dalej. No a teraz nauczyłam się, że jeżeli pójdę z kimś na drineczka, nawet raz w tygodniu, to nie jest nic złego, no nie? Czy jeżeli wyjdę na imprezę nawet, ja ogólnie nie chodzę na jakieś, wiecie, wielkie imprezy, ale powiedzmy, że jakbym na nią poszła raz w miesiącu, to też nie jest nic złego i nawet jeżeli tego następnego dnia ja się będę czuć źle, no to w perspektywie tego, ile mam dni w miesiącu, te dwa, to nie jest nic złego, a ja faktycznie na przykład wtedy dobrze się bawiłam, wytańczyłam się, nie wiem, poznałam nowych ludzi, więc wszystko ma swoje i plusy, i minusy i warto jest po prostu robić wszystko, tylko z umiarem i właśnie to tak zdrowo balansować. Mam nadzieję, że to, co mówię, ma sens, bo tak mam trochę wrażenie, że ja tak po prostu gadam i że to nie ma jakiegoś większego sensu, ale naprawdę życie w takim zdrowym balansie i zbalansowanie i wychodzenia, i pracy, i wszystkiego jest bardzo, bardzo fajne i zdrowe i żeby to robić właśnie bez poczucia winy, czyli robić rzeczy, na które mamy ochotę, bez poczucia winy, bo kiedy wiemy, że właśnie powiedzmy, okej, dzisiaj, nie wiem, wyjdę, albo dzisiaj, nie wiem, będę leżeć oglądać Netflix, ale kiedy wiem, że jutro na przykład poświęcę się pracy lub jutro spędzę jakiś tam czas na robieniu tego, co lubię, to wtedy to oglądanie Netflixa na przykład, czy odpoczywanie, czy nie wiem, czy drzemka nie jest wcale taka zła. I to właśnie, żeby się tak nie zajechać, żeby się tak nie wkręcić ani w prawo, ani w lewo, ani w biało, ani w czarne, tylko żeby tak, co wiecie, płynąć na tej tafli życia jest to trudne, ale jest totalnie do zrobienia i ja oczywiście cały czas nad tym pracuję, ja nie jestem idealna, ale kiedy odkryłam to, że ja to mogę robić i że to jest okej, to totalnie usprawniło moje życie i sprawiło, że ja jestem dużo szczęśliwsza i polecam to każdemu, tak więc dajcie mi znać, co Wy myślicie o balansie i jakie jest Wasze podejście do tego. No i co, dzięki za oglądanie, to był taki krótki film, mam nadzieję, że Wam się podobało, no i do zobaczenia.